Nie ma moralności, moim zdaniem, w służbach specjalnych. To ty musisz sobie tą moralność sama wytyczyć. Tą moralnością jest kraj i ojczyzna, a celem jest zdobycie informacji. Jarku, jak się zaczęła twoja przygoda z wojskiem? Moja przygoda z wojskiem zaczęła się w 1984 roku. Zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. Rok wcześniej zostałem wezwany do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Zdeklarowałem się wtedy w WKU, że chcę kończyć kurs skoczków spadochronowych Wojsk Policjantowych. Zostałem wysłany na ten kurs spadochronowy do Krosna. I tamten kurs ukończyłem, oddałem trzy skoki spadochronowe. Zakochałem się w czerwonych beretach. Ku mojemu zdziwieniu, prawda, no i złości, tak, nie wstąpiłem do czerwonych beretów, tylko do niebieskich beretów zostałem powołany. Ja żołnierz Wojska Polskiego! Przysięgam! Przysięgam! Miałem bardzo ciężką falę przez rok czasu, tak. Dostałem przydział na ten pluton specjalny. To był pluton dywersyjno-rozpoznawczy. Po roku czasu wezwał mnie do siebie oficer kontrwywiadu wojskowego. Ja mówię, słuchaj, to mamy dla ciebie taką propozycję, czy ty byś się zgodził współpracować z kontrwywiadem wojskowym, tak? Jak on mi coś takiego powiedział, to jakby mi ktoś, kurczę, naprawdę, nie wiem, no gwiazdkę z nieba dał, czy chciał dać, tak? A jakie było twoje najtrudniejsze zadanie? Najtrudniejszym zadaniem to było to, żeby się zbliżyć do oficera w 16 batalionie pojeźdźno-desantowym. On nawiązał kontakt z ambasadą libijską. Wszedłem w tą grupę, nawiązaliśmy kontakt z agentami Centralnej Agencji Wywiadowczej. On sobie wymyślił taką, no mieliśmy wspólnie uciekać za granicę i porwać wojskowy samolot. Ta historia z tym porwaniem samolotu posłużyła naszym służbom wojskowym do stworzenia nam naturalnej legendy. Zostaliśmy zatrzymani wszyscy, osadzeni, prawda, w areszcie. Spędziliśmy tam dwie doby bodajże, albo trzy doby. Dostaję protokół zatrzymania i tam jest napisane zarzut dezercji do KK, czyli do krajów kapitalistycznych. Wyrok 25 lat więzienia. Zostałem, prawda, no, zwolniony. No więc co mi zaświtało? Jestem wolnym człowiekiem, tak? Pierwsze co? Udać się na skrzynkę kontaktową i dać informację, że jesteś wolna. Nie wiedząc, co będzie dalej, powiedziałem, tak, chcę się zwolnić z wojska. Jestem tego świadomy. No jaka przyszła mi myśl do głowy szybciutko? Skończyłem zawodówkę, byłem mechanikiem samochodowym, więc od razu poszedłem, prawda, na pośredniak. Przydzielono mnie do takiego działu obsługi technicznej autobusów. Nie dostawałem takiej psychozy, prawda, kiedy będzie ten kontakt z tym prowadzącym. Spotkałem się z nim na mieszkaniu konspiracyjnym. Tam się odbywały już szkolenia, typowo wywiadowcze. Wtedy się dowiedziałem, że mam wyjechać właśnie do Legii Cudzoziemskiej i być agentem śpiochem naszych służb. Czuję, że przychodzi ten moment, kiedy się już będziesz żegnała z rodziną, prawda? No i dostaję informację od prowadzącego, tak, że mówi, słuchaj, jest decyzja szefostwa, że zostajesz w kraju, zostaniesz kadrowym funkcjonariuszem kontrwywiadu wojskowego. Czyli normalnie musisz wstąpić do wojska, no bo przecież wystąpiłem z wojska. Pojechaliśmy do tak zwanej budy. To jest miejsce tajne kontrwywiadu wojskowego. Tam się mieści cała obserwacja, cała technika, dokumenty legalizacyjne, radiostacje. Dostałem stos instrukcji do przeczytania. Moi przełożeni z Gdyni nie wiedzieli, że ja mam cały czas kontakt z tym moim prowadzącym z centrali na oczki. On mówi, słuchaj, czy byś się nie zgodził wstąpić do policji. Zostaniesz śpiochem naszych służb, to będziesz robił to samo, co miałeś robić w tej Legii Cudzoziemskiej. Wchodzisz do policji i zaczyna się tam legendować, zaczynasz zdobywać swoją pozycję. W policji miałem zgodę kontrwywiadu wojskowego, o czym policja nie miała zielonego pojęcia. Ile czasu spędziłeś w policji? 13 lat spędziłem w policji. Przeszedłem przez różnego rodzaju jednostki. Później tej prewencji zostałem przydzielony do Wydziału Kryminalnego. Bardzo szybko zdobyłem zaufanie naczelnika. Uczestniczyłem w najważniejszych akcjach tego wydziału.
była wojna służb w Trójmieście. Zaszczuwano mnie, wyzywali mnie od narkomanów, od ćpunów, od kloszardów. Jak się skończyła twoja praca w policji? Przyszedł taki moment, że marzec, prawda, szef CBS-u wtedy, wszystkiego szukał, żeby mnie po prostu zamknąć do więzienia. Marzec był zdolny do tego, żeby mi z szafy na przykład ukraść jakąś teczkę, tak, podrzucić jakąś amunicję. Kiedyś śpioch stwierdził, że... Że nie chce być śpiochem? Przyszedł taki moment, tak, że już podjąłem tą decyzję, żeby złożyć to zawiadomienie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2013 roku. Abwera mnie słuchała 10 godzin. Po miesiącu moje zeznania ABW przekazało do prokuratora generalnego. Prokurator generalny polecił wszcząć śledztwo w prokuraturze operacyjnej w Krakowie. Co dzisiaj robi Jarosław Pieczonka? Zawodowo co robię? 2,5 roku Afryki, ochrony statków przed somalijskimi piratami. To są statki handlowe, to są kontenerowce. Z piratami się nie walczy, no jak już dochodzi do tego ataku piratów, to są określone procedury. W takiej ochronie to najważniejszy może nie jest statek ani ładunek, tylko są ludzie najważniejsi. Tak? Mój wyjazd do Afryki umożliwiły mi nasze służby w porozumieniu z brytyjskimi służbami. Miami się skończył, tak? Nie ma Miami'ego, jest Jarosław Pieczonka.